Cześć, witajcie po krótkiej przerwie. Na wstępie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się na wsparcie tego kanału na Patronite. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jakie są cele pozostania patronem, zapraszam do opisu tego odcinka, tam znajdziecie link do mojego profilu. Na wszystkich aktywnych patronów czeka post, w którym udostępniłam linki do bloga, który prowadzę już od jakiegoś czasu. Jeżeli macie ochotę mnie troszkę poznać, dowiedzieć się, jak żyje mi się w Hiszpanii, serdecznie zapraszam. Odcinek 21. As de Copas. 5 lutego 2003 roku jest środa. Kierowca autobusu nocnego o godzinie 4:45 rano dojeżdża do przystanku autobusowego mieszczącego się jakieś 2 km od lotniska w Madrycie. Na miejscu czeka tylko jeden pasażer, jednak gdy drzwi autobusu otwierają się, a ten mężczyzna nie podnosi się z ławki, kierowca dochodzi do wniosku, że ten najprawdopodobniej przysnął. Jest to dość częsty widok, zwłaszcza o tak wczesnej porze. Kierowca podchodzi do tego mężczyzny, szturcha go lekko i mówi, że autobus już czeka, że czas wstawać. W tym momencie mężczyzna z przystanku osuwa się na ziemię, a z jego głowy wydobywa się stróżka krwi. Kierowca autobusu jest przerażony, natychmiast dzwoni po pomoc, jednak tak naprawdę jest już za późno, ponieważ ten mężczyzna nie żyje. Jest nim 28-letni Juan Carlos Martín Estacio, który właśnie wracał z nocnej zmiany w pracy. Pracował na lotnisku, gdzie sprzątał. Policja bada miejsce zdarzenia i szybko dochodzi do wniosku, że Juan Carlos zginął od strzału w głowę. Dalsze badania wykażą, że kula weszła w lewą kość ciemieniową, a następnie wybiła jedno oko. Patolodzy odkrywają coś dość dziwnego. Okazuje się, że trajektoria lotu pocisku była równoległa do ziemi, a to oznacza, że w momencie strzału głowa Juana Carlosa musiała znajdować się na wysokości ręki, w której zabójca trzymał broń. To prowadzi do wniosku, że Juan Carlos najprawdopodobniej klęczał w chwili, gdy pistolet wystrzelił. Nie jest to jednak jedyny nietypowy fakt związany z tą sprawą. Strzał w głowę powinien był spowodować rozbrysk krwi. Tymczasem w okolicy przystanku autobusowego nie udaje się znaleźć ani śladów krwi, ani nawet śladów prochu. Na miejscu nie ma również łuski po pocisku, a to oznacza, że zabójca musiał zabrać ją ze sobą. Przy ciele Juana Carlosa zostaje odnaleziona niezwykła rzecz, a mianowicie jest to jedna z kart z hiszpańskiej talii. Dokładnie jest to As de Copas, czyli As Pucharów. Osoby oglądające ten odcinek na YouTube będą mogły zobaczyć, jak wygląda taka talia hiszpańska. Zauważcie, że figury są całkowicie inne od tych, które znamy. Są tutaj puchary, monety, maczugi oraz miecze. Wracając do miejsca zbrodni, śledczy szybko dochodzą do wniosku, że sposób dokonania zabójstwa przypomina raczej egzekucję. Nie ma tutaj śladów walki, nie ma śladów napaści seksualnej czy też rabunkowej. Został oddany tylko jeden strzał, bardzo dokładny, a ślady zostały posprzątane. Wkrótce na posterunek policji przybywa rodzina 28-latka, a policja stara się znaleźć jakikolwiek trop w tej sprawie. Jego bliscy wypowiadają się na jego temat w samych superlatywach. Mówią, że Juan Carlos był wspaniałym człowiekiem, bezkonfliktowym, a tak naprawdę nigdy nie mieli z nim żadnych problemów. Rodzina twierdzi, że nie miał żadnych wrogów i nie mają pojęcia, jaki mógłby być motyw dokonania tak okropnego zabójstwa. Współpracownicy 28-latka mówią, że ten był bardzo pomocny i pracowity. Zdarzało się, że zostawał w pracy dłużej, gdy była taka potrzeba i nigdy nie narzekał na swoją pracę, nawet gdy musiał wykonywać zadania, których tak naprawdę bardzo nie lubił. W pracy nie miał żadnych problemów ani żadnych konfliktów. Mijają kolejne godziny, jednak policja nie ma żadnego tropu. Juan Carlos nie był nigdy karany. Jego rodzina i bliscy, a także współpracownicy twierdzą, że nie miał żadnych wrogów. Kto więc nienawidził go tak bardzo, że najprawdopodobniej zdecydował się na wynajęcie płatnego zabójcy, aby go zlikwidować?
Policja wysuwa dwie hipotezy. Pierwsza dotyczy tego, że 28-latek w czasie swojej pracy widział coś, czego nie powinien był widzieć i to właśnie dlatego został zamordowany. Druga hipoteza związana jest z kartą, czyli z asem pucharów, który został odnaleziony przy ciele Juana Carlosa. Policja podejrzewa, że ten mógł być komuś dłużny pieniądze za grę i to właśnie dlatego zabójca zostawił kartę, aby usłyszeli o tym inni gracze, którzy również zalegają ze spłatą swoich zobowiązań. Tak naprawdę śledztwo jeszcze na dobre się nie zaczęło, a jeszcze tego samego dnia, zaledwie 12 godzin później, do policji dociera informacja o kolejnej niecodziennej tragedii w prowincji Madryt. Myślę, że w tym momencie warto zerknąć w statystyki, aby dowiedzieć się, czy dwa zabójstwa w ciągu jednego dnia w tej prowincji to coś nadzwyczajnego. Osoby oglądające ten odcinek na YouTube będą mogły teraz zobaczyć tą tabelę. Okazuje się, że od roku 2010 do 2019 każdego roku w prowincji Madryt dochodziło do około 100 zabójstw. To oznacza, że średnio co 3-4 dni do policji dociera informacja o kolejnym nowym zabójstwie. Jednak początek 2003 roku był szczególnie krwawy. Wybiegając w przyszłość, 20 marca dojdzie już do 23 zabójstw w prowincji Madryt. Patrząc na to w ten sposób, nie wydaje się już dziwny fakt, że policja z początku nie wiąże ze sobą tych dwóch zdarzeń, które miały miejsce 5 lutego 2003 roku. Juan Carlos został zamordowany na przystanku autobusowym znajdującym się niedaleko lotniska w Madrycie. Zaś 12 godzin później dojdzie do kolejnego makabrycznego zdarzenia w miejscowości oddalonej o 27 km na wschód od miejsca pierwszego zdarzenia w miejscowości Alcalá de Henares. Jest godzina 16:30, a w barze o nazwie Rojas znajdują się trzy osoby. Właścicielka Teresa Sanchez, jej 18-letni syn Mikel i rozmawiająca przez telefon sąsiadka. Hiszpanie uwielbiają stołować się w barach. Zwykle w porze śniadaniowej, a także wieczorem, nawet małe osiedlowe bary są przepełnione. Godzina 16:30 jest to jednak godzina siesty. Niektóre bary i restauracje zamykają na kilka godzin, aby przygotować się na wieczór, a niektóre pozostają otwarte, mimo że rzadko kiedy pojawiają się klienci w tych właśnie godzinach. Właścicielka wraz z synem stoją za barem, gdy do środka wchodzi mężczyzna o wysportowanej sylwetce w wieku około 25 lat. Wchodzi do środka bez słowa, nawet nie mówiąc dzień dobry. Od razu kieruje się w stronę Mikela, który spogląda na niego. Obcy mężczyzna bez słowa sięga do kurtki, z której wyciąga pistolet. Bez wahania wycelowuje go w głowę 18-latka i oddaje strzał, który trafia w jego lewą skroń z odległości 2 mm. Mikel umiera na miejscu, a morderca natychmiast kieruje broń w stronę kobiety, która rozmawia przez telefon i siedzi przy barze. Pada kolejny celny strzał, a 57-letnia Juana Dolores Usles Lopez ginie na miejscu. Pocisk trafia w jej prawe oko. To wszystko trwa zaledwie kilka sekund. Dwa strzały padają jeden za drugim, dlatego też ani Mikel, ani klientka baru nie mieli czasu na żadną reakcję. Tą szansę ma jedynie 38-letnia właścicielka baru, Teresa Sanchez Garcia. Napastnik po oddaniu drugiego strzału kieruje broń w jej stronę, a ta automatycznie osuwa się na ziemię i na czworaka próbuje ukryć się na tyłach baru. Napastnik nie ma jednak najmniejszego problemu z dogonieniem kobiety. Oddaje trzy strzały. Pierwszy rani kobietę w plecy i przebija jej płuco. Kolejny trafia w jej ramię, a ostatni trafia w udo. Teresa upada na ziemię i nie rusza się. Mimo że napastnik dwie pierwsze ofiary zabił poprzez strzał w głowę, tym razem nie decyduje się na to. Uważa, że rana na udzie Teresy jest bardzo poważna i tak naprawdę sama za chwilę się wykrwawi. Morderca chowa broń i jak gdyby nigdy nic opuszcza bar.
Na szczęście, kilka minut później do baru wchodzi klient i widząc tą całą masakrę, dzwoni po pomoc. Odnajduje Teresę, która nadal jest przytomna i razem czekają na karetkę. Już o 17:20 kobieta trafia na oddział intensywnej terapii, a jej stan jest stabilny. Na szczęście rana na udzie nie była aż tak poważna, jak myślał morderca. Gdy tylko Teresa dochodzi do siebie, mówi śledczym, jak wyglądał napastnik, jednak ten opis nie jest zbyt szczegółowy. Jest to średniego wzrostu mężczyzna o typowej hiszpańskiej urodzie. Ma czarne, krótkie włosy oraz wysportowaną sylwetkę, wiek około 25 lat. Jak łatwo się domyśleć, opis ten pasuje do większości młodych Hiszpanów. Na miejscu zdarzenia policja odnajduje łuski po 5 pociskach. Zostaje także wykluczony motyw rabunkowy, ponieważ z baru nic nie zniknęło, pieniądze pozostały w kasie. Oba wydarzenia z 5 lutego 2003 roku nie są typowymi zabójstwami, z którymi policja spotyka się na co dzień. Zwykle motywem zabójstwa są nieporozumienia rodzinne, rabunek lub też motyw seksualny. Nie jest to jednak powód, dla którego obie te sprawy miałyby się łączyć. Przede wszystkim ofiary w żaden sposób nie są ze sobą związane. Poranne morderstwo wyglądało jak profesjonalna egzekucja, o czym świadczy brak śladów, brak łusek oraz jeden dokładny strzał powodujący natychmiastową śmierć. Do tego ta tajemnicza karta, as pucharów, która może coś znaczyć, ale równie dobrze mogła znaleźć się tam przez przypadek. Atak w Alcalá de Henares był nieco inny. Na miejscu pozostały łuski, a atak na Teresę nie był skuteczny, był wręcz chaotyczny. Napastnik strzelił 3 razy i trafił w różne części ciała. Nie zdecydował się na strzał w głowę, mimo że do baru wszedł z oczywistym zamiarem zabicia, ponieważ jego twarz była odkryta. Pierwsza hipoteza policji związana jest z życiem Mikela. To on został zabity jako pierwszy, może to on był celem, a jego matka i sąsiadka były zbędnymi świadkami. Jeszcze tej samej nocy policja otrzymuje nakaz przeszukania domu zamordowanego 18-latka i przystępuje do pracy. To jednak do niczego nie prowadzi, ponieważ śledczy nie znajdują nic podejrzanego. Policja przepytuje sąsiadów oraz krewnych ofiar. Mieszkańcy z tej okolicy prawie nie znają Mikela i jego matki Teresy, ponieważ przenieśli się tutaj i otworzyli bar zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Jeden z sąsiadów wspomina, że Mikel niedługo po przyjeździe do Alcalá de Henares został pobity przez mężczyznę, który niedługo potem trafił na kilka miesięcy do więzienia, ale z innego powodu. Według sąsiada, ten, który uderzył kiedyś Mikela, niedawno wyszedł z więzienia. Po sprawdzeniu tej okolicy okazuje się, że w ostatnim czasie doszło do kilku napadów na bary i sklepy spożywcze. Zdarzają się tu również kradzieże samochodów, jednak to wszystko nie do końca pasuje, ponieważ w tym przypadku morderca nie zabrał nawet gotówki z kasy. Policja podejrzewa, że Juana Dolores była przypadkową ofiarą. Kobieta przeprowadzała akurat remont w swoim mieszkaniu, przez co nie mogła skorzystać z telefonu. I z tego właśnie powodu udała się do baru Rojas, aby zadzwonić i umówić hydraulika. Wybiegając w przyszłość, Teresa wyjdzie ze szpitala, jednak przez lata będzie zmagać się z depresją oraz myślami samobójczymi. Przenosimy się teraz o miesiąc. Jest 7 marca 2003 roku. 20 kilka kilometrów na północ od Madrytu znajduje się miejscowość Tres Cantos. Tej nocy w barze spędza czas 27-letni Santiago Eduardo Salas wraz z 29-letnią Anait Castillo Ruperti. O 2:30 para decyduje, że czas, aby wracać do domu. Powoli spacerują w kierunku swojego osiedla, jednak w pewnym momencie przystają na chwilę na chodniku i rozmawiają ze sobą. Przez całą tą drogę nie spotkali nawet żywej duszy, ale teraz, pogrążeni w rozmowie, kątem oka dostrzegają mężczyznę, który powoli zmierza w ich kierunku. Para nie przywiązuje do niego większej uwagi i dalej prowadzi rozmowę. Gdy mężczyzna jest już bardzo blisko, nagle wyciąga broń i celuje w głowę Santiago. Pada strzał, ale Santiago na widok broni
Odruchowo odwrócił głowę w taki sposób, że pocisk łamie mu szczękę. Chłopak upada na ziemię, jest ogłuszony i nie wie, co się dzieje. Napastnik nie traci czasu. Od razu celuje w stronę 29-latki, która jest sparaliżowana strachem. Kobieta kuca i stara się rękami zasłonić swoją głowę. Napastnik jest bezlitosny i celując z bardzo bliskiej odległości, ponownie naciska na spust. Broń jednak zacina się, a napastnik ucieka. Zostawia jednak bardzo istotny przedmiot, a mianowicie kartę Dos de Copas, czyli dwójkę pucharów. Dzięki tej karcie policja nie ma żadnych wątpliwości, że morderstwo Juana Carlosa na przystanku autobusowym jest powiązane z tą właśnie próbą podwójnego morderstwa. Pozostawienie takiego podpisu przez mordercę zwiastuje jednak, że ataki będą się powtarzać i najprawdopodobniej napastnikiem jest seryjny morderca. Santiago i Anait na szczęście przeżyli ten atak. Santiago przejdzie w sumie 7 operacji, stracił on górną część szczęki i jeden z nerwów językowych. Oprócz tego przez lata będzie leczył się psychiatrycznie z powodu lęków i szoku pourazowego. Santiago często boi się, że ten człowiek ponownie go zaatakuje. Anait również nie wyjdzie z tego bez szwanku. Przez lata będzie leczyć się psychiatrycznie. Wszędzie dostrzega twarz mordercy. Obawia się również, że morderca będzie jej szukał, aby dokończyć swojego dzieła. Ocalała para opisuje napastnika jako wysokiego mężczyznę z orlim nosem, ciemnymi oczami i brwiami, krótkimi, nastroszonymi włosami i wąskimi ustami. Ponadto oboje dostrzegli czerwoną siatkę przyczepioną do pistoletu, a po dokładnym opisie policja dochodzi do wniosku, że zadaniem tej siatki jest wyłapywanie łusek, które zawsze są cennym dowodem dla śledczych. I to by się zgadzało, ponieważ oględziny miejsca tego zdarzenia trwają przez 3 dni, a śledczym nie udaje się znaleźć łuski. Na szczęście udaje się odnaleźć kulę, która przebiła szczękę Santiago. Kula jest bardzo cennym dowodem, ponieważ da się z niej wyczytać mnóstwo informacji. Myślę, że dla wielu fanów true crime jest to oczywiste, jednak wspomnę, że każda broń pozostawia na wystrzelonym pocisku unikatowe ślady. Te ślady są jak odciski palców. Jeżeli więc ślady na różnych pociskach są takie same, nie ma najmniejszych wątpliwości, że zostały one wystrzelone z tej samej broni. Dzięki badaniom balistycznym wiemy już, że jest to pocisk kaliber 7,62, który został wystrzelony z pistoletu Tokarew TT-33. Jest to pistolet produkcji radzieckiej, który nie jest popularny, dlatego też praktycznie nie opuścił obszaru sowieckiego. Amunicja również jest trudno dostępna poza Rosją. Dalsze badania dowodzą, że pistolet musiał być wyprodukowany na terenie byłej Jugosławii. Była to dość popularna broń na obszarze Bałkanów. To oznacza, że ten pistolet mógł dotrzeć do Hiszpanii tylko na 2 sposoby. Albo przywiózł go ktoś spokrewniony z krajami bałkańskimi, albo ktoś powiązany z misjami wojskowymi Hiszpanii za granicą. Po przeszukaniu bazy policyjnej okazuje się, że pocisk, który był przeznaczony dla Santiago, jest powiązany z kolejnymi 3 sprawami. Chodzi oczywiście o zabójstwo Juana Carlosa na przystanku autobusowym oraz o atak w barze Rojas, do którego doszło 12 godzin później. Natomiast 3. sprawa dotyczy zdarzeń z 24 stycznia 2003 roku, które miały miejsce w Madrycie. Cofnijmy się na chwilę, aby opowiedzieć o tych wydarzeniach. Juan Francisco Ledesma pracuje jako portier na jednym z osiedli. Mężczyzna właśnie karmi swojego 2-letniego syna, gdy nagle ktoś dzwoni do drzwi jego portierni. Po drugiej stronie stoi nieznajomy mężczyzna, który, gdy tylko drzwi otwierają się, wyjmuje pistolet, celuje w głowę Juana Francisco i oddaje strzał. Dopiero 45 minut później jeden z mieszkańców odkrywa, że doszło do zbrodni. Odnajduje on 2-letniego zapłakanego chłopca, który nie tylko był świadkiem morderstwa swojego ojca, ale także przez 45 minut był sam na miejscu zbrodni. Chłopiec płacze, mówi, że się boi. Jego tata upadł i nie chce wstać.
Trajektoria lotu pocisku, który zakończył życie Juana Francisco, była równoległa do ziemi. Najprawdopodobniej więc ofiara klęczała na kolanach, a jego głowa znajdowała się na wysokości ręki mordercy w momencie oddania strzału. I teraz policja dostrzega podobieństwo tego zdarzenia z morderstwem Juana Carlosa na przystanku autobusowym. W tym momencie chcę coś wyjaśnić, ponieważ sama się nad tym zastanawiałam. Na tą chwilę mówimy o 4 morderstwach i 3 osobach ocalałych. Zróbmy więc małe podsumowanie, abyśmy nie pogubili się na osi czasu. 24 stycznia doszło do pierwszego morderstwa. Portier został postrzelony w głowę na oczach 2-letniego syna. Miejsce zdarzenia – Madryt. 5 lutego doszło do drugiego morderstwa. Mężczyzna został postrzelony w głowę na przystanku autobusowym i pojawia się pierwsza karta – As Pucharów. Miejsce zdarzenia – Madryt. 12 godzin później, czyli 5 lutego, dochodzi do 3 i 4 morderstwa w barze. Od strzału w głowę umiera 18-latek oraz 57-letnia kobieta. Właścicielka baru przeżywa atak. Miejsce zdarzenia – Alcalá de Henares, miejscowość oddalona o 20 kilka kilometrów na wschód od Madrytu. 7 marca 2 osoby przeżywają atak. Jest to Santiago oraz Anaid. Tutaj po raz drugi pojawia się karta. Jest to 2 pucharów. Miejsce zdarzenia – Tres Cantos, czyli miejscowość oddalona o 20 kilka kilometrów na północ od Madrytu. 4 ataki – 4 morderstwa, 3 osoby ocalałe. Ale dlaczego dopiero pocisk znaleziony na miejscu 4 ataku pozwolił powiązać te 4 sprawy ze sobą? Okazuje się, że pocisk, który trafia w ciało człowieka, często ulega zdeformowaniu, a nawet rozpada się na kawałki. Z ciał ofiar 3 pierwszych ataków zostały wydobyte szczątkowe pociski, dlatego też śledczy nie mogli ich ze sobą połączyć. Odważę się porównać to do posiadania szczątkowych odcisków palców. I to właśnie dlatego pocisk znaleziony na miejscu zdarzenia 4 ataku pozwolił połączyć wszystkie elementy układanki, ponieważ był on bardzo dobrze zachowany. Kula przeszła na wylot przez szczękę Santiago i została bardzo dobrze zachowana. Jesteśmy w momencie, w którym policja nie ma żadnych wątpliwości, że za wszystkimi tymi atakami stoi jedna i ta sama osoba. Zostaje utworzony zespół z ponad 150 agentów policji oraz Guardii Civil, którzy będą zajmować się tylko i wyłącznie tym śledztwem. Morderca jest niezwykle groźny. Atakuje przypadkowych ludzi w różnych miejscach, a jego ataki są bardzo częste. Jego celem nie jest rabunek, napaść seksualna czy też zemsta. Jego jedynym celem jest odebranie komuś życia i to właśnie to odróżnia seryjnego mordercę od seryjnego zabójcy. Seryjny morderca zabija, ponieważ czerpie z tego satysfakcję i to jest jego cel. Od tej chwili 150 agentów każdego dnia przez wiele godzin próbuje znaleźć sposób, aby go znaleźć. Czas mija jednak nieubłaganie i 11 dni od poprzedniego, 4, lecz nieudanego ataku dochodzi do kolejnego zdarzenia. Jest 18 marca 2003 roku. Jesteśmy w miejscowości Arganda del Rey, która jest oddalona o jakieś 20 km na południowy wschód od Madrytu. Na jednej z polnych dróg około godziny 20 zostają odnalezione 2 ciała z ranami postrzałowymi. Ofiarami są Georgi oraz Doina, para pochodząca z Rumunii. Morderca bez słowa podchodzi do pary wracającej z pracy. Wyciąga pistolet i strzela w głowę mężczyzny. Następnie celuje w Doinę. Ta odruchowo zasłania się ręką, ale morderca strzela w jej głowę, a następnie w plecy na wysokości klatki piersiowej. Kobieta umiera kilka godzin później. Na miejscu zbrodni policja odnajduje 2 kolejne karty. Jest to 2 oraz 3 pucharów. Badania balistyczne potwierdzają, że Georgi i Doina to 5. i 6. śmiertelna ofiara seryjnego mordercy. Media odgrywają tutaj bardzo dużą rolę.
Gdy po raz pierwszy odnaleziono kartę przy ciele Juana Carlosa na przystanku autobusowym, media od razu podchwytują ten temat. Uznają, że jest to podpis mordercy, którego od tej pory będzie się nazywać Asesino de Barajas, czyli morderca talii kart. Gdy pojawiają się kolejne karty, we wszystkich mediach mówi się tylko o tym. Ludzie wpadają w panikę. Asesino de Barajas może zaatakować w każdej chwili w całej prowincji Madryt. Policja uruchamia specjalną linię o numerze 900, na którą można zadzwonić, jeżeli ma się jakiekolwiek informacje lub podejrzenia na temat tego seryjnego mordercy. W sumie odebrano 2000 telefonów, każde zgłoszenie zostało sprawdzone, a do tego potrzeba oczywiście i czasu, i ludzi. Ostatecznie okaże się, że stworzenie tej linii nie przyniesie żadnego tropu. Wielu ludzi dzwoniło tylko po to, aby pomówić z nienawidzonych sąsiadów czy też znajomych. Było też sporo dowcipnisiów. Dzięki zeznaniom ocalałej pary z Tres Cantos, policja tworzy dwa portrety pamięciowe sprawcy, które są udostępniane w mediach. Osoby oglądające ten odcinek na YouTube będą mogły teraz zobaczyć te portrety pamięciowe. Pierwszy portret, który został wykonany przy pomocy ocalałej kobiety, jest przedstawiony w dwóch wersjach, z brodą i bez brody. Drugi portret został wykonany dzięki pomocy jej partnera i już na pierwszy rzut oka widać wiele istotnych różnic, takich jak kształt nosa czy też kształt linii włosów. Seryjnym mordercą jest mężczyzna w wieku od 24 do 27 lat, o wzroście 1,80 m. Ma szczupłą, wysportowaną sylwetkę. Według psychologów jest to mężczyzna samotny, nie posiada ani rodziny, ani pracy. Może również cierpieć na jakąś psychopatię. Policja bada kilka tropów. Jedyne co mają to portret pamięciowy, psychologiczny, pociski oraz model pistoletu. Według śledczych mordercą może być żołnierz, który wyjeżdżał na misję na Bałkany lub Rosji, osoba pochodząca z tamtych rejonów. Oprócz tego policja przygląda się wszystkim, którzy pochodzą z Albanii lub Kosowa i mają przeszłość kryminalną oraz osobom aresztowanym za rabunki statków. W końcu policja typuje sprawcę. Jest nim 25-letni mieszkaniec miejscowości Alcalá de Henares. Nazywa się Francisco Javier Antuniano. Obecnie pracuje jako bramkarz w klubie nocnym i jest znany ze swojej ksenofobii. Ponadto był członkiem Brygady Spadochronowej Sił Powietrznych i brał udział w misjach w Bośni i Kosowie. Teresa Sanchez, czyli właścicielka baru, w którym doszło do strzelaniny, rozpoznaje Francisco Javiera jako mężczyznę, który w lutym zabił jej syna i sąsiadkę, a ją trzykrotnie ranił. Następnie do rozpoznania zostaje wezwana Anait, która została zaatakowana wraz z chłopakiem w nocy 7 marca. Kobieta z wielu przedstawionych jej zdjęć również typuje Francisco Javiera Antuniano. W związku z tym mężczyzna zostaje aresztowany 21 maja 2003 roku, mimo że nie przypomina on w ogóle mężczyzn z dwóch portretów pamięciowych. Francisco Javier nie przyznaje się do żadnych z zarzucanych mu czynów, a policja wie, że czas nie wpływa na ich korzyść. Seryjny morderca mógł przejść w fazę wyciszenia, ale w każdej chwili może uderzyć ponownie. Chyba że aresztowali właściwą osobę i to właśnie to uzasadnia, dlaczego ataki ustały. Ostatecznie śledczy nie znajdują żadnych dowodów na winę aresztowanego, dlatego muszą go wypuścić z aresztu. Od tej pory śledztwo postępuje bardzo powoli, aż w końcu następuje przełom dnia 3 lipca 2003 roku. Tego dnia w miejscowości Puerto Llano, oddalonej o 230 km na południe od Madrytu, na posterunek policji przychodzi Alfredo Galán Sotillo. Mężczyzna jest mocno pijany i mówi, że to on jest poszukiwanym mordercą znanym jako Asesino de Barajas. Nikt nie bierze go na poważnie. Wszyscy nieraz słyszeliśmy o głośnych sprawach kryminalnych z różnych zakątków świata, gdzie ktoś twierdził, że to on jest poszukiwanym mordercą tylko po to, aby zdobyć rozgłos i sławę.
Tak też miało być tym razem, według policji. Pijany mężczyzna mówi, że ma dość niezdarności policji i Guardii Civil i tak naprawdę nigdy by go nie złapali, dlatego sam postanowił się przyznać. Policja prosi go, aby udowodnił, że to on jest poszukiwanym mordercą. Chcą, aby Alfredo zdradził im jakiś szczegół, który może znać tylko morderca oraz policja. Alfredo mówi, że z tyłu kart pozostawionych przy niektórych ofiarach znajduje się kropka wykonana niebieskim markerem. Policjanci kontaktują się z jednostką, która od kilku miesięcy zajmuje się tylko i wyłącznie tą sprawą, aby dopytać o ten szczegół. Ta informacja jest znana bardzo wąskiemu kręgowi śledczych. Faktycznie, na kilku kartach znajduje się niebieska kropka, a to oznacza tylko jedno. Alfredo Galán Sotillo jest seryjnym mordercą, który siał postrach w całej prowincji Madryt przez kilka miesięcy. Podczas kolejnych przesłuchań Alfredo zdradza kolejne szczegóły, które nie były znane mediom. Mówi na przykład o tym, gdzie znajdowały się meble i inne przedmioty z miejsc zbrodni oraz jak zostały pozostawione ciała ofiar. Wkrótce dochodzi do przeszukania jego dwóch domów. Pierwszy z nich mieści się w miejscowości Puerto Llano, czyli w mieście, w którym ostatecznie przyszedł na posterunek, aby się przyznać. Na miejscu odnaleziona zostaje brakująca łuska po pocisku, którym śmiertelnie ranił swoją pierwszą ofiarę 24 stycznia w Madrycie. Chodzi o mężczyznę zamordowanego na oczach dwuletniego syna. Drugi dom mieści się w Alcalá de Henares. Tam śledczy odnajdują dwie talie kart oraz mnóstwo wycinków prasowych na temat wszystkich ataków, których się dopuścił. Myślę, że jest to idealny moment, aby przyjrzeć się przeszłości Asesino de Barajas. Alfredo Galán Sotillo ma 26 lat i pochodzi z Puerto Llano. Urodził się w skromnej rodzinie, jako czwarty z piątki rodzeństwa. Alfredo był szczęśliwym dzieckiem, aż w wieku 8 lat spotkała go ogromna tragedia. Jego matka zmarła przy porodzie córki, co na zawsze zmieniło jego charakter. Od tej pory stał się zamknięty i wycofany w relacjach międzyludzkich. Chłopiec w pierwszych latach szkoły nie radził sobie z nauką i sprawiał mnóstwo problemów. Jako nastolatek nie wyróżniał się niczym szczególnym, ale zdobył kilku znajomych, którym podobały się jego chuligańskie wybryki. Gdy Alfredo dorósł, postanowił zostać zawodowym żołnierzem, co mu się udało. Na swoją pierwszą misję humanitarną został wysłany do Bośni, gdzie spędził 2 lata. Alfredo był tam bardzo lubiany przez innych żołnierzy. Uważany był za sympatyczną i zabawną osobę. To właśnie podczas tej misji Alfredo kupił pistolet Tokarew w jednym z barów za 400 euro. Następnie przemycił go do Hiszpanii w szczelinie wideotelewizora, który również zakupił w Bośni. Ta 2-letnia misja w Bośni była koszmarem. Był to czas wojny domowej. Alfredo widział tam tragiczną śmierć wielu ludzi, w tym dzieci. Ale to nie wszystko. Był również świadkiem tortur, a także sam musiał strzelać. Po powrocie do Hiszpanii po raz kolejny został wysłany na misję do Bośni. Gdy wrócił z tej drugiej misji, nie pozwolono mu na urlop, na który tak bardzo czekał. Od razu został wysłany do Galicji, gdzie w listopadzie 2002 roku doszło do ogromnego wycieku ropy z tankowca. Ta katastrofa dotknęła 2000 km wybrzeża Hiszpanii, Francji i Portugalii. Alfredo przybywa tam bardzo sfrustrowany, coraz częściej nie radzi sobie z emocjami i staje się coraz bardziej agresywny. Pewnego dnia poprosił kobietę, która jechała drogą, aby zatrzymała pojazd. Gdy ta go zignorowała, Alfredo zmusił ją do zatrzymania samochodu, siłą wyciągnął ją z auta, które następnie ukradł i odjechał. Niedługo później został złapany przez policję, następnie został skierowany do szpitala psychiatrycznego. Nie spędził tam zbyt wiele czasu. Jego rodzina ubłagała lekarzy, aby go wypuścili, ponieważ zbliżają się święta. W końcu Alfredo opuścił szpital 22 grudnia z diagnozą zaburzeń lękowych. Zamieszkał u siostry, jednak jego zachowanie często wzbudzało niepokój rodziny.
podczas tych właśnie świąt Bożego Narodzenia, nagle wyciągnął nienaładowany pistolet i zaczął udawać, że strzela. Innym razem, gdy był bardzo pijany, wsiadł do samochodu i odjechał z ogromną prędkością. Członkowie jego rodziny, którzy byli tego świadkami, obawiali się, że ten chce się zabić, ale ostatecznie nic mu się wtedy nie stało. Gdy Alfredo mieszkał u siostry, wolny czas spędzał przede wszystkim na czytaniu i oglądaniu telewizji. Zaczął również interesować się seryjnymi mordercami. Często czytał o nich w internecie oraz w książkach, a ta nagła fascynacja nie wzbudziła żadnych podejrzeń jego rodziny. Tak jak już wspomniałam, szpital psychiatryczny opuścił 22 grudnia, a miesiąc później, 24 stycznia, dokonał swojego pierwszego morderstwa. Gdy Alfredo składa zeznania i opisuje wszystkie ataki, nie płacze i nie okazuje żalu. Zdaje się wręcz, że opowiadanie o tych wydarzeniach sprawia mu przyjemność. W tych momentach utożsamiał się z Bogiem, to on decydował o czyimś życiu i śmierci. Na pytanie, dlaczego to robił, odpowiada, że chciał wiedzieć, jak czuje się człowiek, który zabija. Gdy w końcu to zrobił, nie poczuł nic, dlatego zabił po raz kolejny. W końcu zdał sobie sprawę, że zabijanie jest łatwe i sprawiało mu przyjemność, gdy na przykład w metrze słyszał ludzi rozmawiających o Asesino de Barajas, którzy w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, że właśnie ten morderca stoi tuż obok. Alfredo czasem rozmawiał na temat tego mordercy ze swoją siostrą, która nie była niczego świadoma. Co ciekawe, jeżeli chodzi o słynne karty pozostawiane przy ofiarach, okazuje się, że Alfredo wcale tego nie zaplanował. Jak pamiętacie, pierwsza karta została odnaleziona przy jego drugiej ofierze, czyli przy mężczyźnie zamordowanym na przystanku autobusowym. Karta znalazła się tam przypadkiem, jednak gdy media podchwyciły ten temat, uznając, że to może być podpis mordercy, a nawet nadając mu nazwę Asesino de Baraja, Alfredo ten pomysł bardzo się spodobał, dlatego postanowił zostawiać kolejne karty przy swoich ofiarach. Psychiatrzy nie zdiagnozowali u niego żadnych zaburzeń, które mogłyby wpłynąć na jego odpowiedzialność karną. Owszem, miał zaburzenia lękowe, posiadał również cechy psychopatyczne, ale zdawał sobie sprawę, że to, co robi, jest złe. Od aresztowania w lipcu 2003 roku Alfredo Galán spędza 2 lata w areszcie, a 7 lutego 2005 roku rozpoczyna się proces przeciwko niemu. Alfredo nie zeznaje podczas procesu. Zeznaje za to Teresa Sanchez, która przeżyła jego atak, ale straciła syna i była świadkiem śmierci swojej sąsiadki. Kobieta nie miała odwagi przyjechać do sądu i spojrzeć w twarz mordercy swojego syna, dlatego też zeznaje przy pomocy wideokonferencji. Teresa opowiada o tym, że gdy strzelił w jej plecy, to za wszelką cenę starała się nie ruszać i udawać martwą. Kobieta zmaga się z ciężką depresją oraz myślami samobójczymi. Ocalała para, Anait i Santiago, niedługo po ataku wyjechali do Ekwadoru. Anait zmarła na raka na rok przed rozpoczęciem procesu, a Santiago nie zdecydował się zeznawać. Anait przed śmiercią wybaczyła Alfredo, poprosiła swoją matkę, aby ta przekazała mu tą wiadomość, jednak Alfredo nigdy nie zdecydował się na spotkanie z nią. W sądzie pojawiają się również bliscy ofiar. Matka 2-letniego chłopca, który był świadkiem morderstwa swojego ojca, z którego ciałem spędził następnie 45 minut, mówi, że jej syn pamięta to wydarzenie. Gra wyłącznie w gry, w których może zabijać, a czasem, gdy bawi się zabawkami, odgrywa tą scenę i mówi coś w stylu: on upadł, przyszedł człowiek, zabił go. Alfredo Galán Sotillo zostaje skazany na 142 lata i 3 miesiące więzienia za 6 morderstw i 3 próby morderstwa. W rzeczywistości jest to tylko kara teoretyczna, ponieważ w tym czasie, zgodnie z prawem, osoba, która popełniła 2 lub więcej morderstw, może maksymalnie spędzić 25 lat w więzieniu. To bardzo nie podoba się opinii społecznej. Ludzie są oburzeni, ponieważ to oznacza, że od drugiego morderstwa
każde kolejne nie będzie przecież zwiększało kary, nawet gdyby było ich 20. Ludzie twierdzą, że w przypadku Alfredo skazanego na 25 lat wychodzi na to, że za każdą z 6 ofiar będzie musiał spędzić jedynie 4 lata w więzieniu. A co z trójką ocalałych, którzy do końca życia będą zmagać się z ciężkimi problemami psychicznymi? A co z chłopcem, który w wieku 2 lat widział morderstwo ojca i nie może o tym zapomnieć? Kto poniesie za to karę? Alfredo Galán Sotillo wyjdzie z więzienia w wieku 52 lat. Swój wyrok odsiaduje w więzieniu o zaostrzonym rygorze, w którym przebywają najniebezpieczniejsi mordercy i gwałciciele. W tym samym więzieniu wyrok odsiaduje na przykład Tony Alexander King, czyli morderca z odcinka Sprawa Vaninkov, a także Miguel Ricard, czyli jedyny skazany za morderstwo dziewczyn z Alcácer. Alfredo w 2030 roku, czyli już za 9 lat, opuści więzienie i stanie się wolnym człowiekiem. To koniec odcinka 21. Na koniec powiem Wam, że wybrałam tą sprawę, ponieważ szukałam czegoś w okolicy. Chciałam po prostu jechać i nagrać dla Was relację. Okazuje się jednak, że bar w Alcalá de Henares, bar Rojas, już nie istnieje od bardzo dawna. Miałam nadzieję, że na miejscu tego baru może powstał inny. Jednak niestety nie. Podobno teraz jest tam myjnia samochodowa, więc chyba nie ma sensu tam jechać. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie z relacją. Jeżeli podoba Wam się podcast Archiwum Kryminalne, rozważcie proszę pozostawienie subskrypcji. Chodzi o to, że kanały z większą ilością subskrypcji trafiają do jeszcze większej ilości osób. YouTube po prostu promuje takie treści. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się na wsparcie tego kanału na Patronite. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.